Miasto Suwałki podsumowało 7-letni okres funkcjonowania programu ograniczania niskiej emisji. Z danych wynika, że z pomocą samorządu dokonano wymiary źródeł ciepła w 441 budynkach. Miejski budżet kosztowało to niemal 1 600 000 zł. W 2016 roku do programu przystąpiło 45 właścicieli nieruchomości. Najchętniej sięgano wówczas po rozwiązanie w postaci przyłączenia do sieci gazowej. Na ten sposób zapewnienia ciepła w domach i ogrzania wody zdecydowało się 20 osób. To prawie połowa beneficjentów, bo o dotację ostatecznie ubiegało się ich 45. Pozostali w połowie wybrali miejską sieć ciepłowniczą lub po prostu wymienili stare kopciuchy na bardziej ekologiczne. Z biegiem lat w przypadku wymiany kotłów na paliwa stałe aż do ostatniego roku panowała wyraźna tendencja spadkowa. Ogółem przez 7 lat na wymianę kotła na nowszy zdecydowało się 85 właścicieli nieruchomości. W tym samym okresie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 95 beneficjentów suwalskiej dotacji. Prawdziwe triumfy święciła przez ten sam okres instalacja gazowa. Przyłącza tego rodzaju wybrało dla swoich domostw aż 265 właścicieli.